Cześć, z tej strony trap.pl, a dzisiaj witam was w materiale, w którym rozmawiać sobie będziemy na temat dwóch absolutnie topowych twórców na naszej polskiej rap scenie. No i pierwszym z nich, zresztą jak widzicie po tytule, będzie Quebo na fide, ponieważ raper właśnie ogłosił swoją ogromną kolaborację ze światowym gigantem, którą sobie też dzisiaj dokładnie naświetlimy i przegadamy. No a następnie pod lupę weźmiemy sobie najnowszy singiel Maty pod tytułem Kiss Cam, zapowiadający jego zbliżającą się coraz większymi krokami płytę. Dlatego też zaraz ocenimy sobie ten track zarówno pod względem samej muzyki, tekstu, jak i teledysku. Przedstawię wam również kilka newsów i ciekawostek odnośnie młodego Matczaka. Aż wreszcie opowiem wam o kolejnych rekordach, jakie raper pobił ze swoim najnowszym singlem. Tak więc, no cóż, nie pozostało mi już nic innego, jak tylko zaprosić was do oglądania. 10 milionów czy 10 ziomów, tyle razy spadłem, nie stwierdzili zgonu. Nie noszę kosy, lecz nie mów nikomu lojalność, dobra cię zabiorę do grobu. Ja linijki życia piszę po kryjomu. Piszę po kryjomu, 10 milionów czy 10 ziomów. Oni chcieli rzucać mnie na bruk, yeah. Oni wykopali dla mnie grób. Oni celowali koszy w brzuch. Dzisiaj te biorę za nich buch. Kiedy bongowali my z grób, gdy powoli wchodzimy na chód. Przy nas jest hot i nigdy nie chód. Przy nas prawdziwi pierdolisz fejków. Muszę przez... Polecam wam sprawdzić naszą dzisiejszą piosenkę dnia z linku, który umieszczam w opisie, bądź czepionym komentarzu. Dokładnie, rzuć tam okiem, mordo, jak coś. Dobra, no a my ten materiał zaczynamy od pana Quebo na fide. No bo jak słyszeliście na wstępie, raper przed kilkoma dniami na swoim Instagramie zapowiedział kolaborację z naprawdę wielką światową marką, ściślej mówiąc ze Sprite'em, za pomocą takiego posta na swoim Instastory, w którym napisał: bardzo miło mi poinformować szanownych państwa tudzież zgromadzonych, że zostałem polskim ambasadorem globalnym kampanii Sprite'a pod tytułem Let's Be Clear, traktującej o otwarciu głowy na różnorodność i inkluzywność społeczną. Efekty tej współpracy w najbliższych dniach, słyszymy się niebawem. Tak więc no już sam ten wpis zapowiadał się bardzo ciekawie. No ale dodatkowo na kanale Que Quality w tym samym czasie pojawił się taki oto film, znów zapowiadający tą wielką kolaborację, w którym Jakub Grabowski dzieli się z nami takimi przemyśleniami na temat dzisiejszego świata. Moja natura chyba jest taka, że ja właśnie chciałem być wytykany palcem. I szybko się nudziłem sobą. Nie lubiłem siebie w formie stałej. Cały czas musiałem ten stan skupienia zmieniać. Muszę sobie robić te rollercoastery, jeżeli chodzi o własną aparycję, czy o jakąś taką ekonomię myśli. Bardzo dużo jest takich moich odbiorców, którzy też pochodzą z mojego miasta, też chcieliby mieć troszeczkę więcej odwagi. Wszystkich ich bym namawiał do tego, żeby żyli po swojemu, tak jak im jest dobrze. Bardzo często nawet nie zdałem sobie z tego sprawy, po prostu dostawałem ten wzór, że różnorodność jest zła. A tak naprawdę im więcej tej różnorodności widziałem, to pewnie tym coraz mocniej zdawałem sobie sprawę z tego, no, że to jest fajniejszy świat. To jest ten świat, który bardziej mi się podoba, niż jakiś taki zabetonowany we własnych lękach. Chciał, żeby świat się jeszcze bardziej wyzwolił. No i tym samym Quebo dołączył do takich globalnych artystów, jak na przykład Drake, jak na przykład Logic, Tupac, Notorious B.I.G., Lil Yachty czy Nas, którzy w przeszłości również brali udział w kampaniach reklamowych Sprite'a. Czy też, no w Polsce również, mieliśmy dwie takie kolaboracje rapowych twórców z tą marką. I w pierwszej z nich uczestniczył nikt inny jak Tede jeszcze w 2007 roku. No a kilka lat później, dokładnie równe 10 w 2017 roku, PZ wraz z Małolatem nagrali utwór pod tytułem Pragniesz, który również promował Sprite'a, wówczas podobno jakąś nową jego formułę. I dodatkowo nagrano wtedy do tego taki spot reklamowy, który, no jeśli dobrze kojarzę, to leciał nawet wówczas z telewizji. Ale jak coś, to mnie poprawcie. Tylko nowy Sprite jest tak orzeźwiający. Jednak tamta kolaboracja PZ-a nie spotkała się z najlepszym odbiorem wśród widzów i to w sumie z kilku powodów. Bo po pierwsze, no były to też inne czasy. Inaczej patrzyło się jeszcze wtedy na takie wielkie, komercyjne reklamy z udziałem raperów. No a po drugie, co by nie mówić, była to też lekka hipokryzja ze strony PZ-a wobec właśnie Tede, którego wcześniej o ten fakt wyśmiewał. Zresztą nieważne, nie wchodźmy już tak w historię. W każdym razie w dzisiaj omawianej kolaboracji, no jestem wręcz tego pewien, że współpraca Quebo ze Sprite'em wypadnie po prostu bardzo dobrze, bo też nie ukrywam, że jestem zwolennikiem wartości, jakie ta kampania za sobą niesie. I w sumie to ów całe motto, czyli różnorodność społeczna, jeszcze bardziej ciekawie zapowiada nam to, co czeka na nas na przestrzeni następnych dni. Bo Quebo przecież sam napisał, że efekty tej współpracy zobaczymy już na dniach, więc teraz tylko wyczekujemy najpewniej nowego numeru Quebo na fide, reklamującego właśnie ten napój. I oby tylko dzisiaj nie miał on swojej premiery, bo byłby trochę przypał. W każdym razie, co też ciekawe, to we wtorek nikt inny jak Sebastian Mila, czyli były reprezentant Polski,
Rosji, Petersburgu, na lotnisku, czy co to tam dokładnie było, nieważne. Ale no jak widzicie, Sebastian Milla spotkał tam właśnie Kłębo wraz z Matą, którzy w ten dzień przylecieli do Rosji, by wspierać polską reprezentację w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy ze Szwecją. Meczu, który no jak już dzisiaj wiemy, niestety Polacy przegrali. Chociaż nie da się też powiedzieć, że bez walki. Jednak wracając, to właśnie między innymi przez tę fotkę. No w sumie to głównie przez nią i też przez kilka innych teorii spiskowych, które rozpowszechniały się ostatnio na grupkach facebookowych. To część osób przez to wszystko mocno teraz liczy i wyczekuje w niedalekiej przyszłości głośnej kolaboracji właśnie tych dwóch raperów. Cóż, czy tak się stanie? Tego nie wiem, nie mówię tak ani nie. Ale trzeba przyznać, że to dopiero rozwaliłoby naszą polską rap scenę. Co nie? Być może nawet jeszcze bardziej niż najnowszy singiel Maty pod tytułem Kiss Cam, który niespodziewanie na początku tego tygodnia w poniedziałek miał swoją premierę. No i kurde, powiem wam to już chyba po raz któryś na przestrzeni kilku ostatnich odcinków, ale Mata po prostu znów rozwalił system i znów ustanowił szereg kolejnych rekordów Polski, potwierdzając po raz kolejny swoje miejsce w absolutnym topie na naszej polskiej rap scenie. Jednak zanim przejdziemy do tych wszystkich osiągnięć rapera, na początku w pierwszej kolejności skupmy się na samym tracku pod tytułem Kiss Cam / Podryw Roku. No bo szczerze mówiąc, kompletnie się tego nie spodziewałem, że po tak mocnych bangerach, których raper równo cisnął po wszystkich swoich przeciwnikach, teraz kolejnym jego ruchem będzie taka miłosna balada. A już w ogóle się tego nie spodziewałem, że na teledysku będzie podrywał Young Leosie. I podejrzewam, że u was to podobnie wyglądało. Cała piosenka Kiss Cam opowiada o... No zresztą, po co ja to chciałem wam tutaj mówić? Na pewno już sami ten track sprawdzaliście i słuchaliście go już po kilka razy. I doskonale znacie już tę historię wstydliwych podlotów młodego Matczaka. Jednak chciałbym teraz zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które szczególnie spodobały mi się w tym utworze. I po pierwsze, jest to ten teledysk. No bo przecież to jest poziom absolutnie światowy. Te wszystkie ujęcia, te wszystkie sceny, niejednokrotnie symboliczne, stylizacje, charakteryzacje, wszystko po prostu dopracowane do perfekcji. Dopięte na ostatni guzik i idealnie ukazujące historię, którą Mata w swoim traku nawinął. Young Leosia ukazała nam się w totalnie nowym wydaniu, bo wyglądała dosłownie jak jakaś królewna z bajki. No chyba przyznacie mi rację. Za to Mata, no nie wiem, ale jego charakteryzacja przypominała mi trochę Jasia Kapelę. Myślę, że raczej tego pana kojarzycie. W każdym razie, tekstowo również. Mata, tak jak zawsze, trzyma absolutnie najwyższy poziom, jednocześnie sprawiając, że przy pierwszym przesłuchaniu po prostu nie da się przerwać w połowie tą jego opowiadaną historię, ponieważ cały czas niesamowicie ona ciekawi. Raper zapuścił nam też kilka wersów do naprawdę dobrej przykminki, kilka ciekawych nawiązań, kilka easter eggów, zwłaszcza ucieszył mnie shoutoutcik do jednego z moich ulubionych tracków pod tytułem Coding Crazy od Future'a. I co też niecodzienne w muzyce tego twórcy, to również utwór ten całkowicie pozbawiony jest jakichkolwiek przekleństw, co też najprawdopodobniej będzie skutkowało tym, zresztą jak sam Matczak w tej nucie nawinął, że Kiss Cam przez następne miesiące będziemy również słuchać i w radiach, na przykład w tej gorącej 20 eski, więc może Young Leosia w końcu usłyszy to jego miłosne wyznanie. I też najprawdopodobniej, no pokuszę się tutaj o takie stwierdzenie, że będzie to u nas w Polsce największy hit tegorocznych wakacji, który już zawsze z tym okresem będzie nam się kojarzył. No przypuszczam, że na połowie letnich imprez w naszym kraju ten track przynajmniej raz będzie musiał polecieć, bo Kiss Cam ma po prostu w sobie coś takiego, że chce się ciągle do niego wracać. I trzeba też przyznać, że to klasyczne flow Maty naprawdę mocno wpada w ucho. A co za tym wszystkim idzie, to ten singiel już w tak krótkim czasie osiągnął wręcz ogromne sukcesy na naszym polskim rynku muzycznym. Bo też, co bardzo ważne by tutaj powiedzieć, i w sumie to cały czas jeszcze tego nie zrobiłem, ale właśnie wraz z premierą singla Kiss Cam ruszyła również przez sprzedaż nadchodzącej coraz większymi krokami drugiej studyjnej płyty Maty, która, jak się też dowiedzieliśmy, będzie nosiła nazwę Młody Matczak. I wyjdzie ona dokładnie dnia 21 września w 2021 roku. Jednak tak jak przed chwilą mówiłem, w poniedziałek ruszył już preorder tego projektu. No i ta wiadomość po prostu rozwaliła system, i to dosłownie, ponieważ w związku ze zbyt dużym zainteresowaniem fanów rapera tym albumem, strona, na której można było kupić przedwcześnie jego nowy krążek, przez jakiś czas była przeciążona. Jednak to i tak nie przeszkodziło raperowi w tym, by pobić pierwszy rekord Polski w kontekście płyty, która najszybciej pokryła się złotem. No bo krążek Młody Matczak sprzedał się aż 15 tysięcy razy w zaledwie 6 godzin. Ogarniacie? No są to naprawdę niewyobrażalne liczby jak na polską scenę. I tylko teraz pozostało nam czekać na podobny rekord, tyle że już w kontekście platyny. Jednak innym wielkim osiągnięciem numeru Kiss Cam, którym znów Mata zapisał się po raz kolejny w historii polskiej muzyki, jest rekord w kontekście ilości odsłuchań danego kawałka na platformie Spotify w pierwsze 24 godziny od jego premiery, ponieważ track ten został tam odtworzony w tym czasie aż 701 519 razy. I tak jak mówię, jest to kolejny triumf Maty na naszym polskim rynku muzycznym, do którego zresztą wy w największej mierze się przyczyniliście. A ile jeszcze rekordów Mata po
pobije w przyszłości z tym, czy też na przykład z jakimś innym, kolejnym nowym kawałkiem? Cóż, tego jeszcze nie wiemy, ale wszystko wskazuje na to, że to nie ostatnia taka historia. Dobra, jednak zmieniając już temat, to jeżeli być może chcielibyście posłuchać młodego Matczaka jeszcze w tym roku na żywo, to muszę wam przekazać, że będziecie mieli ku temu jeszcze tylko dwie okazje. Na pierwszą z nich jest festiwal Fest Festival, na którym dnia 13 sierpnia na scenie głównej Mata wystąpi po raz pierwszy. Jednak jak już też wiemy, wstęp na tą chorzowską imprezę mają tylko osoby zaszczepione, co mi się osobiście bardzo nie podoba, bo właśnie miałem się tam wybierać ze znajomymi, a tak to raczej odpuszczę. No a drugą okazją, i to myślę bardziej unikalną, wyjątkową, jest oficjalny solowy koncert Maty, który odbędzie się 2 października na warszawskim Bemowie. I jak menedżer rapera już oficjalnie zapowiedział, będzie to tym samym jedyny i zarazem ostatni koncert Maty w tym roku, na którym fani będą mogli bawić się do muzyki z najnowszej płyty młodego Matczaka. I z tego co też dzisiaj sprawdzałem, to obecnie dostępna została ostatnia, 5. pula biletów, w cenie co prawda nie najmniejszej, bo aż 159 zł, no ale jeżeli komuś bardzo zależy, to na pewno nie będzie to dla niego przeszkodą. A jeżeli wam natomiast zależy na przyszłej karierze muzycznej, to już za niedługo będę miał dla was super niespodziankę na naszym sklepie, czyli na Trapshopie, bo pojawią się na nim całkowicie nowe produkty, już nie związane kompletnie z odzieżą, które być może pomogą wam zostać w przyszłości raperem, tak jak na przykład Mata. I dzisiaj jeszcze może nie będę wam zdradzać wprost, o co tutaj chodzi, ale po tym co powiedziałem, możecie się już chyba domyślać, więc wyczekujcie na konkretniejsze info w następnych odcinkach, dlatego też zasubskrybujcie ten kanał, by na pewno tego nie przegapić i by nie przegapić kolejnych ciekawych materiałów w tematyce rapowej, a na pewno mordo też tego nie pożałujesz. Wbijaj na Instagrama trapel.info po jeszcze szybsze newsy, wbijaj na Instagrama trapel.news tego mojego prywatnego, zostawiajcie łapki w górę, a tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!